Minęła godzina 13. To jest program Rzecz o Prawie. Wojciech Tumidalski, zapraszam Państwa. Naszym gościem jest dzisiaj radca prawny Piotr Trębicki z Kancelarii Prawnej specjalizującej się w zamówieniach publicznych. Dzień dobry Panie Mecenasie. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie Mecenasie, mamy pokazany projekt nowego prawa zamówień publicznych. Właśnie niedawno pojawił się w Rządowym Centrum Legislacji. Czy w ogóle jest potrzebne nowe prawo zamówień publicznych? No, można by powiedzieć prawie 700 artykułów, w przeciwieństwie do obecnych 220 paru, więc można by powiedzieć kawał dobrego prawa ilościowo. Ja z pozytywnym nastawieniem przyglądam się staraniom, czy to Ministerstwa Przedsiębiorczości, czy Urzędu Zamówień Publicznych, do zmian w prawie zamówień publicznych i do poprawy tego prawa. Tak? I cała ta polityka przejrzystości, pewnego otwierania, zrozumienia interesów, złagodzenia, wyrównania interesów obydwu stron, do mnie przemawia i uważam, to jest dobra robota, mówiąc takim już teraz popularnym językiem. Natomiast sam osobiście nie jestem przekonany, że konieczna jest zmiana prawa, w sensie nowe prawo, nowa ustawa, cały porządek, cała struktura, orzecznictwo, w siłę rzeczy będzie musiało być nowe. Dlaczego nie? Dlatego, że ja mam taką swego rodzaju anegdotę, że jeśli ktoś, kto był kiedyś wielkim specjalistą zamówień publicznych, ale 10 lat temu wyjechał za granicę, tudzież z jakichś powodów wyłączył się zawodowo i teraz by wrócił, to pomimo tego, że spotkałby tę samą ustawę prawo zamówień publicznych, to zupełnie by jej nie rozumiał i nie wiedziałby, o co chodzi. Tak? To czasami widać starsi przedstawiciele zawodów prawniczych, którzy wracają do PZP rzadko, to się dziwią różne rzeczy. PZP, czyli prawo zamówień publicznych, oczywiście. Ustawa jest zliberalizowana, ustawa pozwala na poprawienie bardzo wielu błędów, pozwala czasami na takie ocenne, słusznościowe poprawienie różnych rzeczy, na przykład błędu omyłki rachunkowej, której, przypomnę, kiedyś w ogóle nie można było poprawiać, a potem przez kilka lat można było poprawiać, ale tylko i wyłącznie w takim enumeratywnych przykładach i konkretnie ustawa mówiła, jak poprawić. Więc moim zdaniem pewne efekty, które zakłada czy Ministerstwo Przedsiębiorczości, pani minister Emilewicz, czy w tym nowym projekcie, tak? Dokładnie, których od dłuższego czasu słychać. Ja się z nimi zgadzam, tak? Jako praktyk zamówieniowy od kilkunastu lat. Można, moim zdaniem, byłoby osiągnąć takim organicznym poprawianiem, reagowaniem na prawo zamówień publicznych, to, które obecnie obowiązuje. A mamy tutaj rzeczywiście olbrzymi projekt, który pojawia się w chwili, gdy jesteśmy świeżo po elektronizacji zamówień publicznych. Mamy przełomowe, kosztujące wiele milionów złotych wyroki Krajowej Izby Odwoławczej. Wreszcie już wkrótce pełna elektronizacja zamówień publicznych, czyli coś, co już właściwie nastąpiło, tak? A tymczasem wtedy ma wchodzić w życie nowe prawo zamówień publicznych. Dokładnie. W 2016 roku była duża, przewrotna nowelizacja. No, o tym, jak bardzo ona przewracała system i zmieniała, świadczy to, że najpopularniejsza procedura jest tak zwana procedura odwrócona w zamówieniach publicznych. No właśnie wprowadzona dwa lata temu. Tak? W tym roku, w kwietniu, jak pan redaktor zauważył, mieliśmy elektronizację tak zwanego oświadczenia jednolitego europejskiego dokumentu zamówieniowego, JEC. Teraz od 18 października elektronizację zamówień unijnych. 1 stycznia 2020, czyli już trzy kwartały raptem, mamy dzisiaj przecież luty, ma być wprowadzona pełna aktualizacja zamówień podprogowych, krajowych i unijnych. Więc wydaje mi się, że ta kolejna zmiana, no, to jest kolejna rewolucja, kolejny taki wstrząs dla rynku zamówień publicznych, a potem pewien przykład, jak to zawsze działa, że przed każdą nowelizacją rynek, no kolokwialnie nieładnie powiem, wypycha wszystkie zamówienia, jakie są mu potrzebne, konieczne, albo te, które być może będą potrzebne. I muszą być zrealizowane. Tak, tylko po to, żeby w tym roku 18 października zdążyć wszcząć się, załapać się na stare zasady. Więc spodziewam się takiego samego ruchu. Będzie wysyp, tak? Przed wejściem. Potem jest parę tygodni, miesięcy względnego spokoju, co akurat może dobrze zadziała. No i tak samo będzie przed nową ustawą. Dojdziemy do tego jeszcze, ale teraz może zastanówmy się, jakie są faktyczne problemy tego rynku i zamówień publicznych w Polsce od strony tej otoczki prawnej, których projekt nie dotyka. Czy są takie? Nie wiem, czy projekt wprost nie dotyka jednolitości orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, aczkolwiek troszeczkę taki efekt osiągnie. Już wyjaśniam, co mam na myśli. Otóż przez
zcentralizowanie, na chwilę obecną mamy odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, tak. Nazwijmy to tak potocznie, znowu to jest pierwsza instancja, rodzaj pierwszej instancji w sądach i mamy bardzo ograniczoną, chociażby kosztowo, możliwość wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej do sądu okręgowego. Na chwilę wnosimy te skargi do sądów według miejsca zamawiającego, czyli to jest w większości Warszawa, ale bardzo często Kraków, Poznań i różne inne mniejsze sądy. Sąd taki przykładowo nie wiem, w Zielonej Górze czy w Wałbrzychu, mniej więcej trafia do niego 2-3 skargi rocznie. Więc wiemy, jaka jest specjalizacja. Nie oszukujmy się, z wyroku widać, że nawet terminologia jest przez sędziów nieznana. Sędzia na sprawie uczy się przepisów. Ja spotkałem taki wyrok z sądu, nie będę mówił jakiego, że sędzia cały czas używał słowa oferent, co jest słowem potocznym, no bo prawie zamówienie. A nie ustawowym. Mamy pojęcie wykonawca. Tak więc ewidentnie pomieszanie pojęć, wykluczenie i odrzucenie, na przykład oferty. Tak? Mhm. Teraz ta jednolitość orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, czy orzecznictwa zamówienia publicznych szeroko i będzie na pewno dzięki nowelizacji, że wejdzie w takim kształcie, jeżeli w takim kształcie wejdzie, pewnie do tego za chwilę wrócimy, będzie na pewno dopracowana. Po pierwsze, będzie więcej orzeczeń do Krajowej Izby Odwoławczej, bo będą zniesione bariery. Po drugie, ma być jeden sąd okręgowy w Warszawie. Tak? Tak. Więc siłą rzeczy, no wiadomo, to będzie prawdziwy układ, pierwsza instancja Krajowej Izby Odwoławczej, druga instancja sąd okręgowy w Warszawie. I wiadomo, że każda instancja wyższa, odwoławcza, apelacyjna, każda ta instancja jeden z efektów działania, podobnie jak Sądu Najwyższym, no jednym z celów Sądu Najwyższego jest ujednolicanie orzecznictwa w sprawach różnych. Tak? I tak też na pewno będzie. A jeszcze jest zapowiadana tu mogę dodać w tym zakresie, słuszna i w dobrym kierunku idąca polityka zmniejszania kosztów tak zwanego wpisu do sądu okręgowego, właśnie wpisu do tej skargi. Mhm. Wróćmy do problemów polskiego prawa zamówień publicznych według stanu na dziś. Czy zbyt mała liczba średniej ilości ofert w PZP, zbyt duży odsetek postępowań z jedną ofertą, czy to jest jakiś problem rzeczywiście ważący na w ogóle ocenie tego rynku? Znaczy, to jest moim zdaniem wstyd, tak? Znaczy, jeśli mamy średnio dwie tam w zależności od postępowań, czy unijne, czy krajowe, ale około 2,5 oferty średnio w przetargu, to ja zawsze podaję taki przykład. Proszę zobaczyć, że te 2,5 to wynika ze średniej. Czyli w przetargach na samochody osobowe, tak, to pewnie ofert będzie 10, tak? W przetargach na środki typu do biura, papier, ołówki, długopisy, spinacze, też tych ofert będzie 50. I to ile ofert? No, wynika z statystyk. Około 40% ofert postępowań ma tylko jedną ofertę. 40% postępowań. Tak, w niektórych tam trybach i specjalizacjach. Proszę Państwa, to jest statystyka wstydu tak naprawdę. To nie ma konkurencji żadnej. No, ja podaję zawsze przykład inny. Czy w biznesie prywatnym, jeśli szef firmy jakiejkolwiek, czy budowlanej, czy doradczej, miałby na różne swoje towary, usługi, które nabywa, po jednej, po dwie oferty średnio, czyli 2,5, tak? A w kilku postępowaniach na 10 miałby tylko jedną ofertę, czy byłby przekonany, że dobrze kupuje, że dobrze sprawdza rynek pod kątem możliwości dla niego? Z czego to wynika, panie mecenasie? Między innymi wynika też z takiego podziału. Dzisiaj klienci mówią mi czasami tak. Ja jestem tylko z sektora komercyjnego, prywatnego. Ja nie działam w publiku, nie działam w sektorze publicznym, czy w zamówieniowym. Bardzo często bierze to się też z takich historii. Ja spotkałem kilka firm budowlanych w swoim zawodowym życiu, które powiedziały nie, bo tam 5 lat temu czy 10 się sparzyliśmy, tak? Bo poszliśmy do KIO albo złożyliśmy odwołanie, zabrali nam jeszcze wadium, taki okres dosyć chorobliwego dla rynku, dla wykonawców, bardzo szkodliwego zabierania wadium, więc jest wielu wykonawców, którzy się sparzyło, jest wiele takich opinii, których ja prywatnie nie podzielam, ale wynikające gdzieś z przeszłości, że to jest rynek skorumpowany, że to jest rynek, że trzeba być swoim. Natomiast na pewno jest coś takiego, że trzeba mieć swoisty know-how, żeby wziąć udział. Czy to firma budowlana, która z powodzeniem buduje bloki w miejscowości, w mieście wojewódzkim, nie może tak sobie nagle w czwartek postanowić, że w piątek złoży ofertę w publiku. Ile trwa przygotowanie takiej oferty? A przecież to jest ta sama oferta i ten sam budynek chciałaby budować, pewnie tylko w publiczny. Wykształcenie pewnej kultury organizacji, to moim zdaniem to są tygodnie, wręcz jeśli nie miesiące dla firmy. Oczywiście zależy, mniejsza, większa firma. Które to firmy nie poświęciły wcześniej tego czasu i dlatego teraz jakby same się wykluczają z tej możliwości ubiegania się o takie zamówienia. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Więc siłą rzeczy, nie wiem, jakaś część, nie wiem, dajmy na to połowa, czyli 1/3 wykonawców potencjalnych nie jest wykonawcami na rynku zamówień publicznych. I w tym zakresie może nowelizacja coś zmieni, ale dlatego też mówię, że zapewne kolejne zmiany, pewne postawy UZP, które obserwuję, czy zmiany też, nawet kierunki zmian w obecnej ustawie, też by ten efekt wywołały zwiększenia ilości ofert, chęci brania udziału w zamówieniach publicznych.
No to jest jeszcze problem, z którym trzeba będzie się wielokrotnie mierzyć, bo zachęcenie firm, żeby jednak zechciały uczestniczyć w rynku zamówień publicznych, tych publicznych, to faktycznie no, jest w interesie nas wszystkich, bo przecież dokładnie tak. Obniży koszty tych zamówień, co byłoby chyba obniży korzystne. Obniży koszty, poprawi jakość. Poprawi jakość. Zwiększy konkurencyjność rozwiązań, to dokładnie tak. Przejdźmy znowu do projektu prawa zamówień publicznych, który poznaliśmy niedawno. Czy my mamy szansę zdążyć z jego uchwaleniem? No bo pamiętajmy, jest rok 2019, jesienią będą wybory. Dokładnie tak. Tutaj mam pewną obawę, przy czym obawa może być jest dwojaka. Po pierwsze, czy zdążymy uchwalić to w obecnej kadencji Sejmu, a mamy tak zwaną zasadę dyskontynuacji pracy parlamentarnej, tak, czyli potocznie mówiąc... Kolejny Sejm nie jest zobowiązany podjąć prace, te, które są w tej chwili prowadzone. Ale nie ukrywam, że boję się również jeszcze innego zjawiska. Mianowicie, że Sejm pod koniec, parlament, pod koniec swojej działalności, to będzie pewnie jakiś wrzesień, październik, to zależy od kalendarza wyborczego, to jeszcze na 100% nie znamy, no ale wybory spodziewane są w październiku, w listopadzie parlamentarne, pod koniec swojej kadencji obecnej uchwali ustawę, ta ustawa zostanie opublikowana, podpisana prezydenta, w odwrotnej kolejności i będzie działała. I po pierwsze, zostanie nam bardzo krótkie vacatio legis. Ja na spotkaniach, nie ukrywam, czy to z panią minister Emilewicz, czy na spotkaniach w Urzędzie Zamówień Publicznych, kilkokrotnie zabierałem głos i prosiłem, że wszelkie zmiany, plus, minus, bo to nawet specjaliści, prawnicy, jak ja, mogą się o to w tym zakresie spierać. Natomiast bardzo prosiłem, żeby na vacatio legis takiej ustawy było półroczne. Na to już nie mamy szans. Nie wiem, czy mamy szansę na 3-miesięczne, no bo przypomnijmy widzom, że propozycja wejścia nowego prawa to jest 1 stycznia 2020 roku, czyli no, ustawa musiała być uchwalona do końca września, żeby mieć... Czyli w najgorszym razie tak. 3 miesiące. Powiem więcej, nie chcę być sceptykiem, takim osobą czarnowidzącą, ale przy każdej dużej nowelizacji był przepis, jeden, dwa lub kilka, który był w najlepszym wypadku niejasny, a w najgorszym wypadku okazywało się, że jest napisane... Niewykonalny albo bardzo szkodliwy dla rynku, w sensie odrzuca się bardzo dobre oferty, tak? Czy tańsze, lepsze, a przez jakiś błąd formalny. W związku z tym, no, jeśli nie będzie parlamentu de facto przez miesiąc, dwa, pracującego, trzy... Pracującego, tak? Lub nie będzie parlamentu, który się zajmie PZP, no bo będą wybory, będzie wyłaniania rządu, może będą inne ustawy ważniejsze, tak? No, kolejny budżet i tak dalej. To po prostu też boję się, że to zdążenie na 1 stycznia 2020 może spowodować, że zostaniemy z ustawą jakoś tam uchwaloną. I tu znowu przypomnijmy sobie, stary akt miał 227 artykułów, nowy ma prawie 660, prawie 700. Trzy razy więcej. Więc tutaj mamy... Są wielkie szanse, panie rektorze, na też jakiś brak zgrania, brak precyzji w tych przepisach prawnych. Więc ja po prostu uważam, tak nie chcąc być na nie do nowej ustawy, że ja nie widzę aż takiego powodu, żeby tak bardzo się spieszyć z tą nowelizacją, że równie dobrze ta nowelizacja mogłaby wejść w życie 1 lipca 2020 roku. Tak? To nic złego się nie stanie. Kiedy ten Sejm by ją przyjął, parlament uchwalił, prezydent podpisał, a nowy miałby jeszcze pół roku na przyjrzenie na przykład, się tak. Różnym praktycznym sytuacjom, w którym może się coś wydarzyć. Dokładnie tak. A co z tymi przetargami, które ruszyłyby pod rządami jeszcze starej ustawy? Jak to wygląda? To z zasadą wszystkich kolejnych nowelizacji, a mamy nowelizacji bardzo wiele prawa zamówień publicznych, jest to, że co do zasady prawo postępowanie toczy się według zasad obowiązujących w dniu wszczęcia postępowania, czy upublicznienia pierwszej informacji o postępowaniu. Więc tutaj w zakresie praktyka zamawiających jest bardzo znana. Więc dlatego tutaj nie będzie turbulencji. No tak, tylko załóżmy, że rzeczywiście tak będzie, że jeszcze rozpoczną się zamówienia tak w drugiej połowie roku, czy z końcem roku, pod rządami starej ustawy. No i wiemy wszyscy, jak to jest z końcem roku, prawda? Kiedy różne zamówienia się nagle pojawiają, bo trzeba budżety domknąć. Jakie to rodzi problemy? Ja osobiście, tak pan to zauważa, rozumiem, że trochę o tym samym też za chwilę powiem. Ja osobiście uważam, że zamówienia realizowane w grudniu każdego roku są zamówieniami najgorszymi. Bardzo często takimi na łapu capu, aby wydać, bo to dodatkowe pieniądze, bo jak się rezerwa budżetowa spadła, albo dopiero wtedy, wcześniej robiliśmy przetarg przez pół roku, który się nie udał, unieważniony został, a teraz mamy miesiąc, bo musimy skończyć, bo pieniądze, bo to jest ten fetysz środków budżetowych w polskiej administracji. Bo jak nie wydam, to mi zabiorą. Dokładnie tak, albo czegoś tam nie będę miał. W związku z tym, też nawet historia zamówień, najwięcej przetargów takich ustawionych lub takich, których wszyscy kręcili nosem, że coś przy fajny, nich jest niedobrze. Coś nie tak, fajny budyneczek, jedna oferta, pyk, tak? To były historie, gdzie
ogłoszenie było, nie wiem, dwa dni przed Wigilią, a wybór w Sylwestra, bo przypomnę, że Wigilia, Sylwester... Były takie, tak? Tak, nie są Sylwester i Wigilia nie są świętami w Polsce, więc tak. Można normalnie pracować, ale zawsze, no zamówieniowcy zawsze korzystają z takiej okazji, typu piątek po Bożym Ciele, typu właśnie okres długiego weekendu majowego, czy właśnie świątecznego. Więc tutaj dodatkowo ten lęk przed nową ustawą może spowodować, że w okresie takim, no, że ten grudzień będzie... Listopad, grudzień... Będzie szczególnym grudniem, tak? ...tego roku będzie takim, no, szarym, czarnym z punktu widzenia, no, używając pojęcia odnośnie szarego rynku czy czarnego rynku, tak? Że tutaj będzie mniejsza kontrola, będzie też dużo zmian takich, no, strukturalnych w systemie i tego się obawiam. I z tego też powodu uważam, że po prostu naprawdę można kwartał czy dwa z tą ustawą poczekać. Mhm. Żeby nie kończyć tak smutno, to zastanówmy się w takim razie, co nam da to poczekanie. Które przepisy, tak już po pierwszym oglądzie, Pana zdaniem, mogłyby się doczekać jakiejś lepszej formuły, czy mogą nastręczyć pewnych kłopotów? Pojawiła się w koncepcja nowego prawa, była dyskutowana około 2-3 lat. Ale na ostatnim etapie pojawiła się tak zwana pomysł izby koncyliacyjnej. Miałem pytać o izbę koncyliacyjną, no właśnie. Już nawet u Państwa Rzeczpospolitej pojawiły się teksty, które, no, wskazywały, że ta izba jest taka, no, to są przepisy ewidentnie dodane do tam rodzącego się w ulach projektu. I wydaje mi się, że ta koncepcja wymaga przemyślenia. Ja prywatnie jestem, nie widzę powodu, dla których by tworzyć, konieczności stworzenia kolejnej takiej organizacji, no, taką rolę teraz trochę prokuratoria generalna prowadzi, tak? Bo jeśli mój klient ma spór z zamawiającym, czy zamawiającym ma klient z wykonawcą, to często trafiamy do prokuratorii generalnej. Oczywiście nie każdy może trafić, bo tam są różne przepisy, ale taką rolę pełni. Mamy sytuację mediacji, mamy też sądy, które formalnie powinny, to apel do wszystkich sędziów, bardzo proszę namawiać do ugody wszystkie strony. Akurat zamówienia publiczne jest to trochę trudniejsze, ale przy wykonaniu umów to już jest, to jest możliwe. Tak? W związku z tym, jeżeli chodzi o spór o uzyskanie zamówienia, to ugody za bardzo nie może przed sądem okręgowym zawrzeć, natomiast jeżeli chodzi o wykonanie zamówienia, to już jak najbardziej. W związku z tym tutaj uważam, czy w ogóle potrzeba tej izby jest uzasadniona, tak? Dokładnie, tak? Natomiast odpowiadając na Pana apel i mój własny pogląd, żeby kończyć pozytywnie, absolutnie jestem fanem, że tak mogę powiedzieć, i uważam, że dobrą pracę dla rynku wykona prowadzenie przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, taki jest projekt, tak zwane listy klauzul abuzywnych, czyli zakazanych, czyli jednostronnie nadmiernie jednostronnie niekorzystnych. To jest pewien niuans, który mówi w ustawie, że obecnie nieważne będą rażące niekorzystności. No pojawia się pytanie, a czemu tylko rażące? No rażące, tak? Tutaj jeszcze, żeby wejść głębiej, mamy do czynienia z tą sytuacją, gdzie diabeł tkwi w szczegółach, a mianowicie bardzo za rażąco wygórowaną można uznać karę, która to jest 0,5% za każdy dzień zwłoki, ale również 5%, tak. Więc na pewno 2-3% to już jest procent dziennie, to już jest temat do sporu, więc tu zależy wszystko od praktyki i dlatego ja bardzo się cieszę z tego, że Izby właśnie Ministerstwa Przemysłowości i Technologii i z Urzędu Zamówień Publicznych płyną takie głosy, bym to nazwał takie prawodawstwo miękkie, w sensie, że odtąd urząd, ministerstwo chce być na tak, ma być infolinia, ma być pomoc dla średnich, małych przedsiębiorstw, czyli dla tych, które są poza rynkiem często zamówień publicznych, bo w moim przekonaniu dużo problemu, dużo pracy do wykonania to jest w kwestii mentalności, w pewnej kwestii podejścia. Ja powiem taki przykład. Jeśli Urząd Zamówień Publicznych, kierownictwo Urzędu Zamówień Publicznych będzie mówiło swoim pracownikom, interpretujmy przepisy prorynkowo, prospołecznie, prokonkurencyjnie. Takie wydawajmy opinie, takie podejście będzie prezentowane. To się kiedyś odbije na zamawiających, którzy przestaną się bać tej takiej, najprostsze hasło, będzie kontrola i ja się, albo jeszcze mówi będzie kontrol i ja dostanę po łapach dyscyplina finansów publicznych. Tutaj taki przykład lejący się z góry, moim zdaniem, jest dobry, fajny, dobry to są sygnały i on w moim przekonaniu ma szansę też dobrze wpłynąć na praktykę, szczególnie zamawiający, bo na końcu jest to zamawiający, tak, który... Co jest najgorszą rzeczą, panie redaktorze, panowie państwo, zamówień publicznych? Jest wykonawca, który mówi, a u mnie to zawsze robiła firma XYZ, to jest dobry wykonawca, to czemu mamy jej nie wziąć? Proste pytanie, bo jeśli XYZ wie, że będzie wzięty, to jest po prostu droższy. Czy Urząd Zamówień Publicznych nas słyszał? Mamy nadzieję, że tak.
Dziękuję panie mecenasie za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. Naszym gościem był radca prawny Piotr Trębicki z Kancelarii Prawnej specjalizującej się w zamówieniach publicznych. To był program Rzecz o Prawie, Wojciech Tumidalski. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.